Cześć, to Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. Zgodnie z obietnicą w dzisiejszym odcinku chciałem wytłumaczyć, jak można szybko, a właściwie relatywnie szybko sprawdzać interakcje pomiędzy lekami, ziołami, substancjami różnego rodzaju oraz żywnością. Teraz czemu to jest takie ważne? Po pierwsze, bo nikt inny tego nie zrobi dobrze poza tobą. Większość specjalistów po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma na to czasu, szczególnie lekarze i nie jest to przytyk po prostu. Jest taka mała liczba czasu na jednego pacjenta, że bardzo ciężko by było sprawdzić interakcje. Drugi powód to jest liczba interakcji. Ja zajmuję się, Bóg wie, już lat pamięcią i nawet ja nie staram się zapamiętywać wszystkich możliwych interakcji różnego rodzaju leków, czy ziół, czy suplementów ze sobą. Czemu? Bo to jest definicja szaleństwa. Tych, w zależności od tego, o jakiej ilości leków i suplementów mówimy, nawet jakby wziąć garść najpopularniejszych, nie wiem, 200, 300 i tak dalej, to wchodzimy naprawdę w tysiące różnego rodzaju zależności, współzależności. Czy warto sobie zaśmiecać tę głowę? No nie bardzo, bym powiedział, może ograniczyć się do najważniejszych, tak jak ja staram się to robić, ale poza tym jest to niewykonalne, ale ponownie jakby są metody, żeby sobie tym radzić. To jest zgodnie z zasadą, że czasami, że można teoretycznie próbować zapamiętać książkę telefoniczną, ale może po prostu lepiej wiedzieć, gdzie ona jest, żeby sprawdzić po prostu to, co jest nam potrzebne w danej chwili. Trzeci powód to jest stopień skomplikowania jakby tych interakcji. Mówimy tutaj naprawdę o olbrzymiej liczbie. W zależności od tego, po prostu na jakie badanie się popatrzy, szacuje się, że w przypadku brania dwóch leków szanse na interakcję to jest 10-20%. W przypadku brania trzech leków to jest około 39%. W przypadku 5-6 leków to już jest 100% szans na interakcję. Nawet w badanku, które gdzieś tutaj śmignę na pulpit, pokazywano, że w przypadku 5-6 leków występuje średnio właśnie chyba 5-6 interakcji, czyli naprawdę olbrzymia ilość. I nie ma co się dziwić. Jest bardzo ograniczona wbrew pozorom liczba ścieżek dostarczania leków do organizmu oraz ich metabolizowania. Czyli im więcej po prostu mamy różnego rodzaju rzeczy, które bierzemy, tym bardziej po prostu te różnego rodzaju taksówki molekularne, które będą dostarczać dane substancje do organizmu, będą zablokowane. To jest, możemy to traktować jako komunikację miejską. Ona ma swoją przepustowość. Tak? Nie jest tak, że możemy po prostu próbować wciskać absolutnie wszystko, co nam się podsunie pod rękę i jednocześnie wymagać, że wszystko zostanie dostarczone. W pewnym momencie, że tak powiem, niektóre z tych rzeczy zostają na stacji. A drugi kłopot to jest właśnie, tak jak zacząłem mówić, ograniczona zdolność metabolizowania tych leków. Jakby tych lista czy ilość tych systemów detoksyfikacji w organizmie jest dosyć ograniczona. Mimo że działają naprawdę doskonale, to jeśli rzucimy mnóstwo rzeczy, które potrzebujemy zmetabolizować, zdetoksyfikować, to będzie kłopot. Klasykiem jest na przykład jeden z najpopularniejszych detoksyfikatorów, jak to się mówi, w wątrobie, czyli cytochrom CYP450. Jeśli jego przytkamy jakąś substancją, tak, czyli on będzie zajęty po prostu metabolizowaniem jej, a w międzyczasie jest spożyta druga i trzecia substancja, to ich poziom będzie rosnąć. One nie mogą zostać zmetabolizowane, bo CYP450 jest zajęty i tym samym stężenie tych leków osiąga bardzo niebezpieczny poziom i pojawiają się skutki uboczne albo pojawiają się też interakcje między tymi lekami. Jeżeli daleko nie szukać, jednym z takim klasykiem jest picie soku grejpfrutowego, który jest bardzo mocnym agonistą, czyli przyłącza się bardzo mocno do tego cytochromu CYP450. Również ogólnie soki cytrusowe i sok z żurawiny będą działać bardzo podobnie. Jeśli trzaśniemy sobie na przykład szklaneczkę, dwie szklaneczki tego soku i weźmiemy nawet jeden albo dwa leki, szanse na interakcję są bardzo duże, bo ten cytochrom CYP450 będzie zajęty przetwarzaniem różnego rodzaju flawanoidów z soku grejpfrutowego. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że najbardziej właśnie metabolizowany musi być ten flawanoid naryngenina w grejpfrucie. To on przede wszystkim okupuje ten cytochrom CYP450. Także to jest trzeci i ostatni powód jakby występowania tych interakcji. Okej, ale pitu o teorii, prawda? Jak to zrobić? Więc
Wydaje mi się, że w tej erze nikogo nie powinno zdziwić, że są strony, są aplikacje, które są w stanie sprawdzać te interakcje za nas. Strony te są dostępne zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Znowu, chyba nikogo to nie zdziwi. Ja polecam głównie strony angielskie, bo mają praktycznie bez wyjątku większe bazy danych. Tym samym jakby łatwiej im wykryć potencjalne interakcje między lekami. Natomiast oczywiście też można poszukać tych interakcji na stronach polskich. Z takich trzech stron, które polecam, jeśli chodzi o polski internet, to jest leki.pl, kto ma lek oraz zatrzymać pacjenta. One wszystkie mają dosyć podobny interfejs, to znaczy mamy pole wyszukiwania, na przykład kto ma lek, wpisujemy sobie nazwę suplementu, tutaj dla przykładu magnez i wyskakuje nam rozwijana lista, możemy sobie wybrać po prostu rodzaj suplementu, czy też ogólnie substancję czynną, której interakcje z innymi substancjami chcielibyśmy sprawdzić. I dodajemy lek po leku, ziółko po ziółku, aż po prostu otrzymamy całą listę i wtedy wyświetlają nam się potencjalne powiadomienia, czy występują jakieś interakcje tutaj między tymi lekami, suplementami, ziołami czy żywnością, czy nie. Na przykład na stronie zatrzymać pacjenta jest też taka ciekawostka, że wyskakują takie czerwone ikonki też z talerzem, gdzie jeśli wprowadzimy właśnie nazwę odpowiedniego leku, na przykład ja chyba Euthyrox wprowadziłem, pojawia się ikonka przypominająca, że trzeba spożywać ten lek na czczo, o czym swoją drogą wielu pacjentów z niedoczynnością tarczycy zapomina. Więc to jest swoją drogą taka fajna przypominajka też, jak to potencjalnie brać, na co uważać. Jeśli chodzi o angielskie strony, mamy WebMD, mamy drugs.com i mamy Medscape. Te strony są, tak jak mówiłem, zdecydowanie już lepsze, one pokazują większą ilość potencjalnych interakcji, chociaż trzeba się trochę pobawić, no bo trzeba po prostu po angielsku wprowadzać nazwy substancji czynnych, czasami nawet trzeba sprawdzić po prostu nazwy leków, które zawierają daną substancję czynną, których to leków nie ma w Polsce, więc no jest trochę więcej zabawy, no ale jednocześnie ta zabawa jest wtedy wynagrodzona bardziej precyzyjną ilością interakcji. I dobrym przykładem jest tutaj na przykład wprowadzenie siarczanu żelaza. Jeśli ktoś chciałby suplementować żelazo, no to może sobie na przykład właśnie to żelazo w formie siarczanu żelaza brać i liotyroksyny, czy innymi słowy właśnie, przepraszam, liotyroniny, czyli innymi słowy tyroksyny tego hormonu tarczycy T4. I tu wyskakuje na przykład fajna informacja, że siarczan żelaza może obniżyć wchłanianie z przewodu pokarmowego właśnie tyroksyny. Ja na przykład o tym nie wiedziałem, z ciekawości sobie wprowadzałem losowo różnego rodzaju rzeczy, żeby zobaczyć, jakie będą wyniki i to jest jedna z rzeczy, która nam tutaj wypadła. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy, jeszcze raz podkreślę, nie da się spamiętać po prostu wszystkich potencjalnych interakcji, non-stop są odkrywane, nowe zresztą, więc dużo lepiej jest po prostu zdać się na tego rodzaju strony i tutaj jeśli miałbym wybór między takimi stronami, a jakąkolwiek osobą, jakimkolwiek lekarzem, może być profesorów na świecie, zawsze wybiorę tą stronę. Bo po prostu jeszcze raz, tutaj jakby zdolność zapamiętywania tych rzeczy będzie u większości osób znacznie ograniczona. Teraz warto sobie zadać pytanie, jak dokładne są te strony? Czy one rzeczywiście są takie fantastyczne? I mimo, że chciałbym powiedzieć, że owszem są, to niestety odpowiedź brzmi nie. Jest wiele interakcji, które można wyczytać choćby z ulotki, które nie w momencie, w którym wprowadzimy na przykład dwa leki, które z ulotki wynika, że będą wchodzić w interakcję ze sobą, te strony nie pokażą nam, że interakcja wystąpi. Także nie traktować tego jako Biblii jakiejś interakcji, to jest można powiedzieć pierwszy krok sprawdzania tego, natomiast cały czas trzeba gdzieś mieć z tyłu głowy, że to może nie być wszystko. Jednym z takich przykładów jest, to jest taka moja anegdotka medyczna, jest taka młoda kobieta, która przyszła do mnie z całą pulą różnego rodzaju kłopotów ponad półtorej roku temu. Między innymi ciśnienie u niej permanentnie było 80 na 50, nie było bardzo, było wiadomo czemu. Po sprawdzaniu interakcji nic mi nie wyszło, ale następnym krokiem było wczytanie się w ulotkę. I w ulotkach okazało się, że i venlafaxyna, czyli lek przeciwdepresyjny takiej nowej generacji, który bierze, jest blokerem kanałów sodowych, i lamotrygina, taki lek przeciwdrgawkowy, również stabilizator stanów depresyjnych, jest również blokerem kanałów sodowych. I okazało się, że po prostu no, te dwa leki blokowały kanały sodowe do tego stopnia, że sód nie był w stanie się do tych kanałów przyłączyć w wystarczającej ilości, żeby stabilizować ciśnienie.
I to na przykład łatwo rozwiązaliśmy na tamten moment, zwiększając ilość spożywanej soi. To ciśnienie w zaledwie w parę dni się w pełni ustabilizowało. To jest jeden z takich wielu, wielu przykładów. Ale właśnie ten przykład też jednocześnie jest wprowadzeniem do drugiego kroku. Mianowicie czytamy ulotki. Trzeba naprawdę na pamięć wiedzieć, jakie są skutki uboczne, jakie są interakcje, czy przynajmniej może nie na pamięć, ale sprawdzić, jakie są interakcje w ulotce wymienione między tym lekiem a innymi lekami i sprawdzić, czy my te leki, czy suplementy inne, czy zioła bierzemy. Oczywiście w tych ulotkach są wymienione tylko najczęściej występujące interakcje. Natomiast wciąż warto sprawdzić efekty uboczne i interakcje oraz przeciwwskazania, bo to też jest bardzo ważne. Tak, bardzo często na przykład może nie być interakcji, ale mogą być przeciwwskazania. I na przykład z takich klasyków jest niedawanie statyn pacjentom, którzy mają kłopoty z mięśniami, różnego rodzaju miopatię. Już niestety parę razy obserwowałem, jak u wielu pacjentów, którym dosyć nieodpowiedzialnie przepisano takie leki i chcieli je brać, to były starsze osoby, przestały chodzić, bo nie dość, że jakby u nich mobilność była ograniczona już w momencie rozpoczęcia brania tego, to potem stan się pogorszył, bo do tego doprowadzają niestety statyny. Niestety. Także warto jakby mieć to w pamięci. Dodatkowo żadna ulotka nie będzie w stanie pokazać jakby twoich predyspozycji genetycznych. Każdy z nas ma predyspozycje genetyczne do określonych reakcji na różnego rodzaju substancje. I nie ma żadnej strony, nie ma żadnego badania, które byłoby w stanie to w jakikolwiek kompleksowy sposób pokazać. Znowu, miałem już dawno, dawno temu taką klientkę, młoda dziewczyna, która miała między innymi niedoczynność tarczycy i nie chciała brać leków, nie chciała brać sztucznych, tych syntetycznych hormonów. Chciała zrobić to naturalnie. No i stwierdziłem, no dobra, no to u większości osób da radę to zrobić. Po prostu spróbujemy to naturalne podejście, zrobimy badania i zobaczymy, jak to wyjdzie. I zaczęliśmy między innymi od ashwagandy, która jest właśnie w stanie podbić ilość aktywnych hormonów tarczycy. I co się okazało? Że z lekkiej niedoczynności zaledwie w 4 tygodnie weszła w lekką nadczynność. Nigdy wcześniej, ani nigdy później nie widziałem już takiej reakcji, ale to była reakcja tej dziewczyny. Niesamowita wrażliwość na ashwagandę. I właśnie dlatego wszystkich zaklinam. Zaczynamy brać lek, suplement, robić badania przed, najczęściej te badania przed na szczęście są, ale robić badania po jakimś 4-5 tygodniach. Reżim suplementacyjny, jakiś reżim brania leków, daną terapię traktujemy jako eksperyment. Tylko i wyłącznie jako eksperyment i wtedy śledzimy, jak symptomy się zmieniają, czy one ustępują, czy może czujemy się gorzej z czasem, jeśli czujemy się gorzej. To znowu można to porównać choćby do efektów ubocznych, sprawdzić ponownie interakcje i najczęściej oczywiście okaże się, że te rzeczy, które zaczęliśmy brać, oddziałują na nas niestety negatywnie i nie ma w tym momencie pozytywnych efektów. I dodatkowo na koniec tego eksperymentu, po 4-5 tygodniach robimy sobie badanie, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście, jeśli chodzi o wyniki laboratoryjne, markery diagnostyczne, nastąpiła poprawa. Oczywiście, jeśli nie nastąpiła, nie ma tak naprawdę zupełnie po co tego brać. Nie, suplementy, czyli leki mają czemuś służyć. Jeśli nie służą, to po prostu równie dobrze można to odłożyć. Albo jeśli jest jakaś relatywna poprawa, możemy traktować wtedy eksperyment jako coś, co będziemy kontynuować. To tyle z mojej strony. Dzięki piękne za oglądanie. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące odcinka, to zapraszam do sekcji komentarzy i w ogóle przywitać się, jak ktoś ma ochotę. Jak zawsze, 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu, żeby miło spędzić czas, mam nadzieję, również po wysłuchaniu odcinka. Jeśli interesuje Cię nauka języków obcych, poprawa pamięci, lepsze zapamiętywanie różnego rodzaju informacji, zapraszam do mojego newslettera. Link znajduje się w opisie, gdzie staram się co parę tygodni publikować artykuły w formie pisemnej zamiast filmików na YouTubie. Wszystkie badania, o których wspominałem w odcinku, znajdują się również w opisie na samym końcu. I na koniec, jak zawsze, jeśli interesuje Cię poprawa pamięci w taki bardziej zorganizowany sposób i pod moją opieką, to polecam mój kurs Vocabulary Labs, czyli jak uczyć się samodzielnie języka od A do Z. Jeśli ktoś ma taką potrzebę, szybko, efektywnie, maksymalizując każdą, że tak powiem, jednostkę czasu, którą ktoś dysponuje. Albo jeśli komuś zależy na zdobywaniu wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny, prawo, informatyka, ekonomia, inwestowanie,
dietetyka, medycyna, to zapraszam do mojego kursu Experts Incubator, gdzie z moją pomocą również można nauczyć się, jak samodzielnie zdobywać wiedzę, tworzyć rozumienie, tworzyć różnego rodzaju schematy wdrażania teoretycznie zapamiętanych informacji. To tyle z mojej strony. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w następnym.